Witajcie. Przed wami przemawia Bloody. Mój wybór padł na Londyn, a my sobie gramy w Tomb Raider 3 przygody Lary Croft. Yes, yupi! Tak jest, ogólnie rzecz biorąc w poprzednim odcinku mieliśmy wybór. Mogliśmy wybrać pomiędzy trzema krainami, do których chcemy się wybrać. Ja wybrałem Londyn. Miałem jeszcze do wyboru Nevadę bodajże. I chyba północną, a nie północną. Nie, coś innego miałem. Nie pamiętam, chyba wschodnią Afrykę czy coś takiego. Tak? Dobrze myślę? Nie mam pojęcia, w każdym razie dokonaliśmy wyboru, mój wybór padł na Londyn. Podobno ten poziom jest bardzo trudny. Trudny i wymagający, ogólnie rzecz biorąc chyba tak sobie myślę, że stanąłem z grubej rury i na dobrą sprawę nie wiadomo, ja nie wiem. Teraz na przykład improwizuję bardzo i na dobrą sprawę nic nie wiadomo o tym poziomie. To jest podobno, sekrety są bardzo chamsko poukrywane. Ogólnie no jest masakra, jest jakaś masakra, jest naprawdę rzeź. Ja gram tutaj totalnie na ślepo i po prostu nie wiem nic. Ten poziom, po prostu wybrałem sobie taki poziom. O, ciekawe to było, szczerze mówiąc. Jako muzyczka. A, tam mamy jakiegoś strzelca, pana, który się na nas czai. Dobra, ja się wczytam, bo dosyć mało efektowny sposób wpadłem. Spadłem na dół, w ogóle widzieliście, tam była jakaś taka dziura była. Też przez chwilę myślałem sobie, może, a może to jest jakiś sekret, czy coś, bo ja wiem. Nie wiem, jak ja mam tutaj szukać sekretów, kiedy już teraz widzę. Jak to niesamowicie dużo rzeczy tutaj jest przede mną, to sobie myślę, what the what? Jeju, jakie to jest w ogóle ogromne. W ogóle gdzie ja powinienem iść najpierw? Nie, no nie, nie, nie. Ale zauważyłem jedną ciekawą rzecz, widzicie? Tam jest apteczka. Skoro tam jest apteczka, prawdopodobnie będzie można ją zdobyć. Dobra, chodźmy tutaj, zobaczymy. O, nie, 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 nie! I spadamy sobie w przepaść. Tak właśnie zginęła Lara nasza. I spadliśmy sobie. Uff, mało brakowało. W przepaść. Tu. Spróbujmy jeszcze raz. Kurde, chciałem zobaczyć, co jest w dźwigu. Chyba że do dźwigu się nie da wskoczyć może. Kurde, co to, jakiś błąd graficzny mam? Co jest grane? Ekran mi się rozmazuje, tak głęboko spadłem, że po prostu silnik graficzny nie wyrabia. Dobra, czyli chyba... Ale to coś mi się tu nie podoba. Co nie czujemy? Czujemy, że coś jest nie tak. No właśnie, to było moje przeczucie. Moje przeczucie podpowiadało mi, że z całą pewnością coś tutaj będzie. Dobra, bardzo nas to cieszy, oczywiście. Hopa. Coś to zrobiło. I teraz nie wiem, czy to jest czasówka, nie wiem, czy to nie jest czasówka. W każdym razie, z całą pewnością coś się zmieniło. Jeszcze ktoś na mnie kraczy, jakieś ptaki wydają jakiś charakterystyczny dźwięk. O, faktycznie, nasza Lara ewidentnie nie lubi ptaków. Irytują ptaki naszą Larę. Dobra, coś tam podniosłem, punkt dla mnie. Tak uważam. Dobra, spróbujmy teraz skoczyć tutaj. Albo nie. Kurde, no to jest przekombinowane. Jak ja będę szukać w każdy taki sposób, sprawdzał, czy tu się jakiś sekret szykuje, to przecież ja tego w życiu nie przejdę. No ale dobra, bądźmy pozytywnie nastawieni. O! Cię kręcę. Ja cię kręcę, ale numer. Kurde, ona się potrafi w tym rozglądać? Chyba się potrafi, to nie? Ładny tyłek, świetnie. Dobra. Ja cię kręcę, a to nowość. Z tego co pamiętam, w dwójce czegoś takiego nie było. A w jednej chyba jest pierwszy raz. Znaczy w trójce. Jeju, czemu taka muzyka jest co chwilę? Przecież nikt mnie nie zaatakował jeszcze. Czy zaatakował? Dokąd niby... Wybijesz szybę? Nie wybiłem.
To co, proszę pana? Ręce do góry! Patrz, jeszcze zbyt kilka strzałów przed całą śmiercią. Nie mam pojęcia po prostu, w którą stronę mam się udać. To jest totalny spontan. Przełączmy to. Że co, że ta dźwignia była do przełączenia tego? Co to niby, że ma mi to niby pomóc? Nie, to jest jeden wielki labirynt. Bloody. Gdzieś ty wbił. Po co ci to było, Londyn? Wymyśliłeś sobie, kurde, wiedziałem, że zaraz coś się stanie. Bloody, po co ci to było? No i pa, co żeś narobił po prostu? Wymyśliłeś sobie po prostu taką świetną zabawę. Kurde, nie, chciałem się opuścić. Myślisz, że nie złapię się chyba, co nie? Kurde, wiedziałem, że nie, ale musiałem się przekonać na własnej skórze, bo bym nie uwierzył. Dobra, mi się wydaje, że ogólnie warto pójść na dół, bo wydaje mi się, że na dół to nie jest oficjalna droga. To znaczy, wydaje mi się, że dół to jest właśnie ta... to w sensie jest to do spenetrowania, tak mi się wydaje. Za chwilę się przekonamy, czy faktycznie tak jest. Czy faktycznie instynkt mnie nie myli i faktycznie... O, momencik. Zobaczmy. Tak. Tutaj doskoczę. Ale zobaczcie na to, tutaj... Słyszycie ptaszki? Ptaszki? Dobra. Dobra, wejdźmy w takim razie sobie tutaj do tej szczelinki. Być może tutaj też coś na nas czeka. Zobaczymy, czy faktycznie jest tutaj coś emocjonującego, czy też nie. Na pewno tutaj nie. No dobra, chodźmy w takim razie wyżej zobaczyć. Może tutaj jest coś ciekawego. Idziemy sobie tunelem wąskim, tyłeczek Lary macha sobie mi. I ktoś mi na Steamie spisze również. Możesz mi, nie widzisz, że gra? To jest po prostu gra, z którą nie można nacisnąć. Tu nie masz shifta taba. No nie ma. Nie masz shifta taba, nie można ją zminimalizować, a teraz nagrywam, więc proszę was, nie piszcie do mnie podczas kiedy nagrywam Tomb Raidera. Bardzo będę za to wdzięczny. A teraz tak, chociaż ciekawi mnie, kto to do mnie napisał, ale nie mam czasu. Myślicie, że PO? Może, że zwrócił uwagę, że gram w Tomb Raidera? Nie, pewnie nie. A może? Kurde, znowu nie wiem, gdzie ja jestem. Myślałem, że to jest jakiś... Ja cię kręcę, oni chyba mnie twórcy wykończą w tym levelu. Nie, co się zmieniło? Spokojnie, Bloody. To, że jest milion przełączników, milion rzeczy i ty nie wiesz, gdzie iść, co robić, o niczym nie świadczy. Nie, wcale. O niczym to nie świadczy. Ciekawe. Raczej malunek, raczej tego nie możemy wziąć ze sobą. A zeskoczenie na dół chyba wiąże się jednak mimo wszystko ze śmiercią. Nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie, że gdybym spadł na dół, to z całą pewnością nie skończy się to za dobrze. Prawda, że się to za dobrze nie skończy? No raczej nie. Ale dobra, bądźmy dobrej myśli. Coś, jakiś przełącznik został znaleziony. Nawet tak naprawdę nie wiem, ja postaram się ogólnie dzisiaj wszystko, bo wieczorem nagrywam to i postaram się ogólnie rzecz biorąc wszystko dzisiaj nagrać. Cały odcinek, zobaczymy, on jest jednak długi. PO straszył mnie, że ten odcinek może mi zająć nawet 3 godziny, wyobrażacie to sobie? 3 godziny to jak głosowo nie... Czemu się nie cofasz? Kurde, co za wybredna Lara. 3 godziny to jak głosowo mogę nie dać rady, dlatego jeśli dzisiaj nie zdążymy wszystkiego nagrać, to po prostu zrobię sobie przerwę i nagram resztę jutro, następnego dnia.
I tak trochę nagrywam tak naprawdę, i tak miałem problem, żeby nagrać tak naprawdę ten odcinek, ponieważ ostatnio czasowo jestem trochę u mnie z czasem ciężko, przynajmniej w tym tygodniu. No ale widzicie, skombinowałem sobie trochę czasu. Może jednak, kurde, może jednak aż tak dużo czasu mi ten poziom nie zajmie. Oczywiście nie mogę mieć takiej stuprocentowej pewności, zwłaszcza, że sami widzicie, że tutaj sprawa nie jest taka prosta. Dobra, jest pan snajper, to zabijmy go. Ale on silny. Dobra, pozbyliśmy się tutaj tego pana. Poszło nam tak sobie. Oczywiście mogło pójść o wiele gorzej. Tu mamy martwego kruka, a tutaj jest, który nadal mamy jakieś martwe kruki, które gdzieś nam tam skwierczą. Natomiast tutaj mamy idealny. O, jest, kurde. Nie w porę, że tak powiem. Sio, sio, sio. Dobra, zapaliłem tu flarę, ponieważ tu było lekko ciemno i tak na dobrą sprawę nie było widać, co tutaj jest. A widzimy, że właściwie tutaj niczego nie ma. Zobaczmy jeszcze tutaj ten kącik. Może tutaj coś jest ciekawego. Tutaj też niczego nie ma. Ale jesteśmy przynajmniej w końcu, jesteśmy na dole, łapiecie? O, proszę, co to jest? Kurde, co za wredota. Dobra, ewidentnie tutaj ten kryształek, jakby to powiedzieć, ewidentnie jest na... ewidentnie jest na... na czymś, dlatego się wyleczyłem, żeby go wziąć, żeby móc zabrać znajdźkę. Bo jednak nie było innej możliwości, że tak powiem. Ja mówiłem, że ja nie będę zbierać tych, kurde, że ja nie będę zbierać kryształków, ale w tym przypadku nie miałem wyboru, ponieważ kryształek był ustawiony centralnie nad znajdźką, więc musiałem go zabrać. No, czasami tak niestety bywa, co nie tutaj, dlatego się też wyleczyłem, żeby po prostu kryształek samoistnie nie odnowił mi życia. Tutaj niczego nie było, co nie? No dobra, no to jeśli chodzi o dół, to z dół został właśnie spenetrowany, ale była znajdźka po prostu. Nic innego jak po prostu świecie znajdźka. Poczekaj, wskocz tu jeszcze na chwilę. Nie, dobra, myślałem, tak sobie przez chwilę myślałem, że może jest tu jakiś bloczek, który można o proszę. Nie zauważyłbym tego. Patrzcie, co tu leży. Niesamowite. Naprawdę na pierwszy rzut oka tego w ogóle nie zauważyłem. Dopiero teraz. Widzicie? Czasami warto się przyglądać. Tu już chyba niczego nie ma, co nie? Jeszcze szybko zobaczmy. Dobra, niczego tu już nie ma. Dobra, no to teraz już spokojnie możemy wejść na górę. Co ja zrobiłem? Dobra, nieważne. Właśnie na górę normalnie, Laro. Czyli teraz, krótko mówiąc, byliśmy na samym dole. I teraz pomału się wspinamy na górę. No dobra, to tak, bo tak zróbmy. Pomału się wspinajmy na górę. Że tak powiem, specjalnie zeszliśmy aż tak nisko, żeby teraz się wspiąć na samą górę, jak nie mam. Bo chyba po to to właśnie było. No dobra, chyba nie idzie mi najgorzej, tak muszę przyznać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jako tako ogarniam. Znaczy, że właściwie nie mam pojęcia, co ja takiego robię najlepszego. Nie mam pojęcia, nie mam naprawdę bladiego pojęcia, gdzie ja powinienem w tej chwili iść, co ja powinienem zrobić. Na razie była taka sytuacja, że było, przełączałem wiele dźwigni otwierało inne dźwignie, różne klapy i tak dalej. I właściwie niewiele mi to mówi. Póki co, ale wydaje mi się, że jestem na dobrej drodze. Jestem na dobrej drodze do sukcesu. Czy nie? O proszę, zobaczcie, co tam zostało ukryte, widzicie? Czy ten czujne oko Bladiego wykryło tutaj tą znajdźkę? Nie wiem, tylko zastanawiam się, czy ja tam w ogóle jestem w stanie doskoczyć? No właśnie. No właśnie, co jest grane? Dlaczego ja tam nie mogę doskoczyć? Może... Hmm.
chyba nie jestem w stanie tutaj doskoczyć. Tak mi się wydaje, że to jednak jest troszkę za daleko. Ale to podsunęło mi pewien pomysł. Nie wiem, czy to się uda. No, Laro, nie bądź taka, przeskocz przez to. No żartujesz sobie, no chyba... Nie rób sobie jaj, no Laro, no przez taki murek nie przeskoczysz? No aż stąd nie doskoczę tam chyba. Nie, no nie ma mowy nawet takie, poczekaj jeszcze raz. No, i co za buntowniczka? A tu uparciucha! Ja cię kręcę, zobaczyliście co ona zrobiła? Nie chce jej się tam iść tędy. No nie, no chyba co jaje robisz, że znowu mam naokoło latać. Co za wredna Lara, po prostu przez taki mały murek jej się nawet przeskoczyć nie chce. Nie, no nie, nie pogadasz po prostu, z Larą się nie dogadasz, po prostu. A to wredna i mała. Tak po prostu, po chamsku. No, niewiarygodne, no zmuszają mnie, po prostu zmuszają mnie, żebym wbijał na samą górę, żebym po chwili znowu zszedł na dół, żebym wziął tam garstkę amunicji i innych rzeczy, no po prostu, no coś niezwykłego, coś naprawdę niezwykłego, że w ogóle zmuszają mnie do takich rzeczy, no nie wiem po prostu, co ja mam myśleć. Dobra, ale jesteśmy teraz w punkcie wyjścia z tą sprawę, bo przypominam, że tutaj już byliśmy. Dokładnie, to już byliśmy, co nie? Jesteśmy znowu tam wysoko na dachu. No i dobra, no i teraz poczekaj, jeszcze tutaj nie byliśmy w sumie. Ale tu chyba niczego nie ma, to jest tylko taki balkonik. Dobra, to teraz już wiemy, że tutaj faktycznie niczego nie ma. Tam chyba nawet nie można doskoczyć, nie będę próbować, bo jeszcze spadnę. Teraz tak, tam po drugiej stronie jest jakieś coś tam. Ale wydaje mi się, że tam też mógłby być problem ze doskoczeniem. O, chodzi mi tam, aż tak tam daleko. Chyba tam się nie da doskoczyć, za daleko. Tak też czuję. Natomiast tu jest pewna apteczka, która bardzo mnie ciekawi. Zobaczcie sami, że tu na górze jest pewna apteczka, co nie? Pytanie takie zasadnicze, czy da się tam doskoczyć? Da się. Udało nam się dostać tutaj po apteczkę. O. Dobra, to ją sobie zabierzmy. Elegancko już dostaliśmy się pod apteczkę. Tu jest coś na górze, ale to chyba... Chociaż z drugiej strony... na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to nie powinno mieć znaczenia. Chociaż nie wiem, czy w Tomb Raiderze jest takie coś, że wszystko ma jakieś znaczenie. Dlatego zobaczmy, czy mogę tutaj... O proszę, patrzcie co ja wymyśliłem właśnie w tej chwili. No niewiarygodne, po prostu... O, patrzcie jaka piękna animacja, coś jest na rzeczy, z całą pewnością chyba coś właśnie znalazłem. Czyżby to był jakiś super ultra sekret? Myślę, zobaczmy, a właśnie, bo nie pokazałem, mam znajdziek. 15 apteczek, 2 duże, 103 flary, 24 herpuniki, 6 granaty, 1 mini atomówka, MP5 Clips 14, Uzi Clips 22, 12 Desert Eagle, Shotgun, Pistols i tyle. A w tym levelu jest aż 5 sekretów, czyli jak widzicie, całkiem sporo. No dobra. Chyba mi się to spodoba. Chyba coś znalazłem. No, na bank coś znalazłem. Ja cię kręcę, ale jestem podekscytowany. To chyba jakiś taki ultra sekret. I jakiś, jeju. Zaraz się okaże, że to jest droga dalej. Bloody, co żeś wymyślił? Tutaj patrzcie, flaga. Flaga Anglii, no niesamowite. Gdzieś ty Bloody wbił, no niewiarygodne. Znaczy, bardzo fajnie, że coś takiego znaleźliśmy. Co to było? Ej, na pewno to jest sekret? Może to nie jest sekret? Może to jest droga dalej? Ale jaja, co nie? Taką drogę dalej wymyślić, naprawdę? To widzę, że po hardkorze tutaj twórcy polecieli, jeśli faktycznie. Ale tu widzę, że co, to jest ślepy zaułek? Co ja tutaj... Naprawdę to jest nic? Nie, jest jakaś droga. To taka, wiecie, to jest taka droga trochę dla... spostrzegawczych. Co jest grane? Patrzcie, to chyba nie był sekret, to była jakaś w ogóle... I co, może jeszcze czasóweczka?
Dobra, 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 panie, panie, nie, nie z takimi rzeczami tutaj. No nie wiem, co to robi. Myślicie, że to jest czasówka? To się wyłączy po jakimś czasie? No w razie czego mam tutaj sejwika. Czekaj, bo to tak, to w sumie tak spontanicznie, rozejrzyj się. Tu jeszcze, tu chyba niczego już nie ma. Mogę to jeszcze raz przełączyć? Mogę, mogę to jeszcze raz przełączyć. Ewidentnie jest teraz coś włączyłem. Coś włączyłem, nie mam pojęcia co, nie mam pojęcia co. Albo to jest jakiś gigantyczny sekret, albo w ogóle to jest droga dalej, jak się okazuje, co nie, więc to też też swego rodzaju. O proszę, proszę, proszę państwa, już wiem, co to zrobiło. Dobra, to podniosło coś. Za chwilę do tego dojdziemy, za chwilę do tego dojdziemy, za chwilę tam wskoczę. Za chwilę tutaj jeszcze sobie wskoczę, może od razu. Wskoczmy na razie tam od razu, potem pomyślimy o ewentualnym wczytaniu się. Dobra, to nam daje taką możliwość do skoczenia tutaj. Widzicie? Sio, 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 sio. Sio, 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 sio. A tutaj... Czy gra mi się zacięła? Nie, nie mogę tego użyć po prostu. Dobra, to byłoby dziwne, szczerze mówiąc. Znaczy, to byłoby bardzo dziwne właściwie, gdyby udało mi się to użyć. Czyli widzicie, czyli to jest jakby kolejna, kolejna część zagadki tej całej, czyli to nie jest tak, że to nie jest takie hop, pop, siup. To jest jakaś kolejna część zagadki. Czyli my tam jeszcze pójdziemy, dobra? To ja tam na razie nie idę. Na razie cofnijmy się. Poczekaj. Czyli wychodzi na to... A tu jeszcze coś jest na górze, to jeszcze tu zobaczmy. Wychodzi na to, że w ogóle te całe pseudo super tajne, tu super tajny sekret nie jest już super tajnym sekretem, tylko okazuje się, że to jest w ogóle zwykła droga dalej. No nie! Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Może tam woda była z drugiej strony. Gdzie ja się zapisałem? Zaraz to się okaże, tu się zapisałem, dobra. Czyli widzicie, czyli okazuje się, że nagle, nie wiem, jakiś niby pseudo super... Co ja robię? Kurde. Że znajduje, wydaje się, Bladiemu, znajdujesz super tajny sekret, co nie? I co? I co nagle się okazuje? Nie, proszę pana, to wcale nie jest taki super tajny sekret. To jest sekret normal. Każdy tutaj był. Super, fajnie, że mi powiedzieliście. A tam na dole? Idziemy, co nie? Może tam też jest coś fajnego. A tu jest trochę... Nie, no nie. Myślicie, że za wysoko jest? Spróbujmy. Uwaga. O, żyje! O, to będzie tajny sekret. Ha, tego nikt nie odkrył pewnie jeszcze. Nie, no Brady, to już jest przesada. Jak ty coś tutaj znajdziesz, to po prostu... Gdzie ja jestem? W ogóle Laro, co ona wyrabia? Laro, co ty najlepszego wyrabiasz? Ty jesteś zdrowa? No idź, idź. Lara jest psychicznie chora. O, coś mi spadło. Lara tu jest psychicznie chora, ona w ogóle chodzi. Zobaczcie, w jakich ona warunkach musi tutaj pracować. W ogóle gdzieś chodzi na jakiś taki, wiecie, Londyn. Takie ogromne budynki, co nie w Londynie. I patrzcie, i ona chodzi tutaj po Grzymsie, trzyma się właśnie krawędzi tego dachu. W każdej chwili ona może zginąć, ale co z tego? Są rzeczy ważne i ważniejsze, w tym przypadku znalezienie sekretu. Może być tą ważniejszą rzeczą. Ale obawiam się, że tu sekretu żadnego nie ma. Odbicie! I teraz, tam sekret, po drugiej stronie był. O, chyba jednak sekretu tutaj żadnego chyba nie było. To chyba była przesadna interpretacja. W każdym razie, no nie znalazłem sekretu. Dobra, to wróćmy jeszcze tu do naszej górnej drogi, co nie? Bo coś fajnego znaleźliśmy. Coś naprawdę fajnego znaleźliśmy. Ej, może tam można doskoczyć? Nie, nie można. Coś naprawdę fajnego znaleźliśmy, jakieś fajne przejście. I tak, jest, moim zdaniem jest kilka dróg. Możemy pójść właśnie w dół,
Ale ja tu jeszcze widzę, bo nie wiem, czy wszyscy widzą, że tutaj coś może tu jest. O, właśnie o tym mówię. Aha! No proszę. Na razie przypominam jeszcze, że nie znaleźliśmy jeszcze ani jednego sekretu. Łapiecie? Ani jednego. Do teraz! Właśnie znaleźliśmy pierwszy sekret. Jest to pierwszy sekret, bo tu wam pokażę, że jest zaznaczony. Widzicie? Pierwszy sekret. Elegancko, w końcu znaleźliśmy naprawdę coś fajnego. Mini atomówkę, jak ja to mówię. Na drugą stronę raczej się przeskoczyć nie da. Ja tam też nie widzę żadnych itemków, więc raczej wątpię, żeby to była właściwa droga. Dlatego wrócimy się tą, którą tutaj przyszliśmy. Ale było elegancko, muszę przyznać, stwierdziła nasza droga Lara. No dobra, no to lecimy do ognia. No i dlatego tutaj będziemy musieli teraz gładko na drugą stronę obrocik. Teraz będzie sejwik. I teraz będzie właśnie pojedynek z ogniem. Zobaczymy, czy mi wyjdzie ten pojedynek z ogniem. Ja oczywiście tego nie wiem. To tak, spróbujmy go tak uniknąć. Czy się uda? Udało się. Nie, ale ginę, ale uniknąłem go. Uniknąłem? O proszę, patrzcie, co znalazłem, widzicie? Przypominam, jesteśmy w punkcie wyjścia, tutaj to jest podwyższone, to no to chyba teraz można tylko z góry doskoczyć tak swoją drogą. No dalej są jakieś skrzynki, ale tam jeszcze nie byłem. Dobra, chodźmy zobaczyć, co tutaj jest takiego. Nie! Kurde. Ale wredne. Z drugiej strony aż tak nie, bo tu straciłem dużo życia, pamiętamy? Pamiętamy. Tu straciłem dużo życia. Dobra. To tu się zapiszemy, no w ogóle sloty mi się już skończyły. W tej rundzie właśnie wykorzystałem wszystkie sloty, oczywiście pierwszy zachowujemy. Zapisujemy się na drugi z rzędu. No i tutaj, co, tutaj mamy właśnie ten zjazd, co nie? No dobra, zjedźmy. O kurde! Dlatego właśnie robię te zapisy, żeby przewidzieć taką ewentualność, ponieważ sami widzicie, co się właśnie wydarzyło przed chwilą. No dobra. To było niespodziewane. Ładnie przeskakujemy. Spróbujmy jakoś tak bokiem. Może się uda. Udało się. O proszę, kolejna jakaś duża apteczka. Czyżby groziło Larze jakieś wielkie niebezpieczeństwo? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co ja robię. W ogóle to jest największa wielka improwizacja. Myślałem, że idę do sekretu. Okazało się, że... O, potwory! Że to jest jakiś... że to nie jest droga do sekretu. Okazało się, że właściwie ja tutaj powinienem się udać. Ja cię kręcę, no gdzie ja jestem? To tak, mamy tutaj dwa przełączniki, które w tej chwili są zasłonione, mamy też jeden przełącznik, jest też alarm i właściwie co dalej? Przełączmy to. Ej, w ogóle on wygląda jak... Dobra. No trochę jak Hitler wyglądał tak na pierwszy rzut oka. Gdzie ja jestem? Co tu się wyrabia? Wpadłem... Niewiarygodny, no wpadłem do jakiejś tajnej bazy wojskowej. A byłem przekonany, że idę do sekretu. No nie wierzę po prostu. No nie wierzę po prostu. Nie wierzę, co się dzieje właśnie w tej chwili na ekranie. No po prostu nie wiem. No nie wiem, co ja mam myśleć. Nie no, tu jest jedno rozwidlenie za kolejnym rozwidleniem. No dobra, to mnie trochę przerasta. Dobra, wiecie co? Dobra, nie, inaczej. Zapiszę się. Ja się faktycznie zapiszę. Dobra, zapiszę się, bo to jest ogólnie droga, z tego co widziałem, to jest jedna droga w jedną stronę, dlatego że jest zjazd. Jest zjazd, nie ma wjazdu, dlatego ja się tu zapisałem i się wczytamy tam, gdzie jeszcze była możliwość powrotu, dobra? O, czyli tutaj jest ogień, to już jest po zdobyciu sekretu. Zobaczcie sami i ogólnie tutaj jest droga już bez powrotu, co nie? Tam musimy zdobyć jakiś klucz, przypominam. Ale tutaj jeszcze jedna rzecz mnie tak naprawdę ciekawiła.
Tam musimy jakiś klucz zdobyć. Ja zakładam, że go zdobędziemy, dlatego tam jeszcze tam nie idę w tej chwili. Czyli tam prawdopodobnie jeszcze wrócimy. Dobra, bo tutaj jeszcze coś takiego jest. Że raz, że tutaj jeszcze była jedno takie pomieszczenie, którego tak dogłębnie nie zbadałem. I myślę, że teraz zbadamy właśnie to pomieszczenie. Zobaczymy, co w tym pomieszczeniu takiego jest, czy najpierw właśnie warto tutaj się udać jednak. Ale to jest ciekawe, bo wiecie co, po prostu Bladiego pojęcia to był totalny przypadek, że odkryłem te przejście. Naprawdę nie spodziewałem się, byłem pewien, że jak nic to jest sekret. Okazało się, że to nie jest sekret, że to jest coś naprawdę wow, coś tajnego. Ta apteczka mi tutaj zasługa... O kurde. Kurde mać. Ach, źle. Źle, Bladi, no źle, źle, źle. Stąd teraz co teraz wymyślisz? Kurde mać. Nic nie widzę. Dobra, do tyłu skacz, może to będzie jakoś... Uwaga! Kurde... O nie, żyje. Dobra, nie ma tragedii. Dobra, przeżyłem. No, czyli jak sami widzicie, no byłem przekonany, że to będzie jakieś zwykłe przejście. Okazało się, że to było jednak coś więcej. No i zaskoczyło mnie to naprawdę. Ale dobra, to już rzuca jakiś taki widok na naszą mapę dzisiejszą, na nasz dzisiejszy level. Wiemy, z czego możemy się tak naprawdę spodziewać, co za wyzwanie nas czekają. Na pewno to nie będzie łatwy level. Już teraz możemy w łatwy sposób stwierdzić, że prosto nie będzie. No dobra, przeskoczmy sobie teraz na drugą stronę i teraz tak. Jeszcze raz udajemy się drogą numer 1. Co nie? To jest droga numer 1. Co nie, czyli właśnie tutaj przyłączamy dźwignię. Teraz już chyba wydaje mi się, że tutaj już wszystko zostało na swojej drodze. W sensie tu już wszystko po drodze chyba spenetrowałem. Tu już chyba... Nie, jeszcze tam na dole jest jeden sekret. Kurde, no nie wierzę. Po prostu problem za problem. Dobra, i tak jeszcze będziemy musieli się dostać do bazy wojskowej, przypominam, więc... Aha, dobra, a pamiętam. Tutaj właśnie mamy... To się jakoś nazywało... No nieważne, no drabinki, no. Dla mnie to są monkey... W sensie po angielsku, chodzi mi o angielską nazwę. Monkey... Coś z małpa... Nie, jak możecie mi... Dobra, spoko. Moment. Ten daszek był niżej od tego? Aha, bo tam jest szczelina, dobra. Właśnie zastanawiałem się, co jest grane. Przecież tam na dole była szczelina. Dobra, teraz się zapiszę na wyżej, ale nie jak jesteśmy w bazie wojskowej, tylko jak jeszcze jesteśmy przed bazą wojskową. I wskoczmy tam. O kurde, nie! Lecimy w dół. Bloody bardzo cieszy się. Tutaj będzie lepiej. Opa. I tak, nie. Dobra, nic się nie stało. Do tego też możemy się złapać. Uff, udało się, dobra, uff. Jesteśmy tam, gdzie chciałem właśnie dojść jeszcze niedawno. I tutaj swoją drogą na prawo możemy zaraz wskoczyć do naszej amunicji. O, pamiętamy cały czas, że tam jest amunicja, ale idziemy zobaczyć, co tu jest najpierw, dobra? Zobaczymy, może tutaj jest coś ciekawszego. Może nie, a może tak, nie wiadomo, może to też jest wejście do... Nie, no nie wiem, gdzie ja jestem, nie wiem, co ja kombinuję w tej chwili. Znaczy, tak właściwie to ja improwizuję troszeczkę. Poczekaj. Spróbujmy się tutaj opuścić. O, no dawaj, no Laro, no. Kurde, no nie gadaj, że tego nie zrobisz, no nie przesadzaj. Ten otwór jest wystarczająco duży. No nie zrobi tego. Dobra, czyli widać, że tutaj Lara nie może nasze się opuścić na razie. Czyli chyba wychodzi, że to jest jedyna droga taka sensowna. Widzę, że tu jest jakieś kolejne takie jakieś większe pomieszczenie, co nie? Większe pomieszczenie. Jestem trochę taki zdezorientowany, nie wiem. Na dobrą sprawę nie wiem, gdzie powinienem się najpierw udać. Tu był jakiś szczur, co nie? Pamiętamy, że tu był szczur, jest szczurek. To szczurka szybko rozwalamy. No i gdzieś jesteśmy? O, kolejny szczurek jest. Na razie jestem kompletnie zdezorientowany, ponieważ jest bardzo dużo dróg, jest naprawdę dużo rzeczy do zrobienia, dużo dróg, dużo... Cały czas pamiętam o tym kluczu, pamiętam... O kurde.
Patrz, nie zauważył mnie. Niespodzianka! Ale spryciarz, no. Mimo... O, o, jest i klucz! Proszę państwa, właśnie znaleźliśmy klucz. My wiemy dokładnie, do czego jest ten klucz. Dokładnie wiemy, do czego jest ten klucz, jednak... Cały czas nie wiem, co z tą bazą. Bo wiecie co? Przypomina mi się teraz ta wersja, przypominam. Teraz tak sobie pomyślałem, że w Tomb Raiderze, bo ja zapomniałem o tym przez chwilę, że w Tomb Raiderze jest coś takiego jak dwie drogi. Tak sobie myślę, wiecie? I sobie tak myślę, że tamta droga to jest chyba ta alternatywna. Wiecie? Tak sobie myślę, że tamta droga to jest właśnie ta druga droga, że to jest właśnie rozdzielenie dróg. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale to ma sens, naprawdę to ma sens, dlatego mi się wydaje, że tak właśnie to wygląda, że to fakt... Ej, dlaczego to jest zablokowany? To co ja tu mam? To jak ja mam teraz wrócić? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to jednak ma sens. No i jak najbardziej tak chyba powinno być, że to są po prostu dwie różne drogi. Szczerze mówiąc, tamta mi się trochę bardziej podobała, wiecie? W obu przypadkach mam na razie sekret. Dobra, wiecie co, to jeśli faktycznie to są dwie drogi, to po prostu udamy się na razie tą drogą. Zobaczymy, czy faktycznie tam dojdziemy do jakiegoś punktu wspólnego i potem się udamy najwyżej drugą drogą i zobaczymy, czy też faktycznie się spotkamy. Uff, poszło tak w miarę. To, bo tutaj jeśli... chyba tutaj jest jakieś trochę więcej itemków będzie, tak mi się wydaje, bo tam... Pamiętam, że tam jedna duża apteczka zdobyliśmy. I tak poza dużą apteczką to póki co tam chyba niczego nie zdobyliśmy więcej, więc wydaje mi się, że tutaj w przypadku tej drogi faktycznie może być troszkę więcej itemków. Nie no, na pewno trzeba wrócić. Będzie jakoś wrócić, stąd na pewno będzie się dało, bo... pamiętamy, że teraz zdobyliśmy klucz, który pasuje do jednej z tych drzwi, czyli na bank jakoś stąd się będzie dało wydostać. To nie jest tak, że to jest, że droga to jest w jedną stronę i koniec. Nie, nie. Na pewno stąd się będzie dało jakoś wydostać, tylko jeszcze nie wiem jak. Co nie? Nie sprzedzi, stąd już wiem chyba tak, jak co on otwiera. Kurde, nie zobaczyłem. No otworzył klapy, no wiadomo. Otworzył chyba dwie klapy, tak? Nie, to nie otworzył. Tylko kryształek. Nic względnego. No dobra, no i co? Otworzyłem tą klapę i co? Koniec? Już? Tylko tyle? Może jak... Poczekaj, wejdę tam na chwilę, najwyżej się wczytam. Nie no, niczego tu nie ma. Dobra, to się szybko wczytamy. Dobra, wiecie co? Jestem trochę zdezorientowany już w tej chwili, tak na dobrą sprawę. Jestem naprawdę troszkę zdezorientowany. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, co się takiego najlepszego wyrobiło. Ale właśnie, to te dwie drogi to ma sens, mi się wydaje, o no, no na bank. I tą drogą, którą idę aktualnie, mi się wydaje, że to jest droga trudniejsza, bo jest taka logiczniejsza, to znaczy łatwiej się domyśleć, o co chodzi. Natomiast ta droga, tamta to jest taka bardziej secret, to znaczy, że trzeba jednak troszkę mieć... No nie jest taka na pierwszy rzut oka, mogę powiedzieć, nie wiem po co to jest klapa ta w sumie, dobra, nie wiem, wrócimy, mamy klucz, to wróćmy może drogą standard. A i tyle, no, co tu może dużo, tu już chyba nic nie ma, mam klucz, więc z całą pewnością warto... Kurde! Wiedziałem, że coś tu ja... Ej, tam nie wiesz, patrzcie co tam jeszcze na dole jest. Jak mogłem tego nie zauważyć? Och, niewiarygodny po prostu, bloody. Jak tego mogłeś nie zauważyć? Widzieliście? Poczekaj.
Może tu jeszcze coś leży? Patrzcie, tutaj w rogu co leży, jakie to niewidoczne. No niewiarygodne, jak to tutaj mogło się ukryć? Szczypta flar. Niewiarygodne, dobra. Koniec tych wygłupów, Bloody, właśnie na górę. Szczypta flar. Dobra, to jest to chyba, i to jest właśnie chyba ta trudniejsza wersja, co nie? Tak mi się wydaje, że właśnie skoro są dwie drogi, to jest chyba trudniejsza, bo my w ostateczności tak chyba musimy się udać do tej bazy. Choć z drugiej strony tu można zdobyć jednak więcej itemków, co nie? Ale chyba więcej życia też można stracić. No dobra. Mi się wydaje, że to względnie i tak nie na grubszą metę i tak to nie ma znaczenia, którą drogę wybierzemy. Ja jako, że już robiłem tak w wcześniejszych poziomach, pokazuję wam dwie drogi. Oczywiście nie muszę tego robić, ale to jest tylko i wyłącznie moja własna inicjatywa, że pokazuję wam dwie różne... Nie! Pokazuję wam dwie różne drogi, więc mam nadzieję, że wam się to podoba. Zwłaszcza, że gram na ślepo, to też przypominam, gdyby ktoś jeszcze zwątpił. O, dobrze, udało się. Dobra, udało nam się tutaj dostać, świetnie. Dobra, super, udało nam się stąd wydostać, uff. Było, nie było łatwo, ale udało nam się. Jestem z siebie szczęśliwy.